Czy nie da się wyjąć? Ja pierdzielę. Co to kurcze jest? Przez cały odcinek chłop rozwiercza jedną śrubę. Tak. Dzień dobry. Tutaj będziemy tę operację deskowe robić. Wejdę z tej strony, bo tam stoicie wy. Dlatego ja wejdę tutaj do tego. Tutaj poza antenią już ten, poza wizją zostały pewne przygotowania zrobione. I teraz następuje zwolnienie blokady właśnie. Będzie można wyjąć kierownicę do tego, nie? Dobra, ja teraz tu wejdę do tego. O, tak o. Zrobimy tutaj pierwsze nagrywki w temacie typu... Czy ja tam odkręciłem z zewnątrz? Coś dziwnie twardo idzie. Aż się pasek na pompie. Chcesz wyjąć? Tak. Czekaj, idę tam obczaić. Aż się pasek na pompie grzeje. On poszedł tam. Nie, no czekaj. Jest... Łożysko, ale to łożysko jest, ma być przykręcone, nie? Ale jakie łożysko? No ogrodziowe. No musi być przykręcone. No więc normalnie, to jest, no i wyjmujesz i chuj. Właśnie coś nie mogę wyjąć. Albo nie mogę. Czekaj, bo tu co, ciągniesz coś. Linkę. Linka tu jest jakaś. Linka ma Mackenzie. To tak. Ale i tak nie mogę wyjąć. Dobra, wyjąłem. Dobra, linki już nie ciągniesz. Nie? Cały czas ciągnę. Teraz czekaj, poluzuj ją. No teraz już nie mogę. Wystarczy. Link. Linka maski w kolumnie kierownicy. Linka maski. Ponieważ Ford. Byście nie wiedzieli, jak się w starym Fordzie otwiera maskę. Maskę w Fordzie otwiera się na kolumnie kierownicy. Nie wyjmiesz tego. A Boże. Musisz odkręcić albo odpiąć linkę maski. No to nie wiem, bo tu jest zakute. To odkręcić cały ten. Ale przecież to też nie przejdzie tamtędy. To czekaj. A nie, dobra. Ty, to nagle się da. Bagnu! Czy to tu przejdzie? Bagnu! Tą przelotkę. No jakoś musiało wejść. Nie. Nie, tu jest taka skówka i to... Czy chcemy... Bagnu! No tu też jest skówka i też nie da się... Bagnu! Nie bardzo chcemy... Bagnu! Czy nie da się wyjąć? No bo przelotkę... Bagnu! ...dolisz wtedy. Jaką przelotkę? Bagnu! Dobra, wyszło. Że finalnie wyszło. Bagnu! No trochę. Ale wyszło. Ale wiesz, że to mogłeś ściągnąć, nie? Co? To. To się ściąga. No ale to i tak to jest za grube. No. Ale najbardziej to... A ta guma już jest zmurszała i wiesz... Zmurszała. No chciałem powiedzieć... Bagnu! Ale by musiał to wycinać. Ale musiałbyś to wycinać. No to teraz nie mamy już kolumny. A dzięki temu będziemy mogli ściągnąć deskę. I zobaczycie ten skiełz cały tutaj. Ściąganie deski, jak nie ma kolumny, to jest sama przyjemność człowieku. Aż bym to założył i ściągnął jeszcze raz. Nie wiem, czy wyjdzie przez tamtę. Wyjdzie. Dobra. Na deskę jest. Dobra, mamy to. Ale się tu zrobiło miejsca. Powiedział nikt nigdy. Robi wrażenie. No robi wrażenie, robi. Co ja tak naprawdę chcę tym osiągnąć? A, teraz mogę wcofać wiązkę do środka. Dzięki temu będę mógł te wszystkie otwory zakleić do malowania komory. Bo wypadałoby skończyć komorę kiedyś, nie? Teraz tam. Dobra. Przeniesiemy się tam. Będziemy pakować tutaj wiązkę do środka. To niestety mi się ubrudziło. Ubrudziły mi koszulkę. No bo wiecie,
ja to teraz będę mógł wkładować tam do środka. Celem takim. O ciebie, dzielę. Chodź. Sorry, miało nie być. Nie będzie mi to przeszkadzało już tutaj. Bo tyle czasu mi to przeszkadzało. Dopiero dzisiaj wpadłem na to, że przecież można to tam rzucić. I to jest oczywiście takie uwalone tym wszystkim. Kurde, to jest cała wiązka tutaj pomoże. Czyli światła, kierunkowskazy, zasilanie cewek i tak dalej, to wszystko było tu. A główna wiązka Sierry, jakbym chciał wyjąć to, to muszę wyjąć wszystkie kable z samochodu tędy. A tu jest cała skrzynka bezpieczników. Na szczęście była zamknięta i w środku nie ma takiego bagna, jak tu wszędzie jest. No jest fajnie, jest fajen. No dobra, no to mamy to. Teraz jeszcze w środku będzie scena. Dobra, ostawiłem was tutaj. Mam nadzieję, że coś tam zobaczycie tutaj co nieco, z to niecowania. Bo dotarliśmy do takiej męskiej decyzji tutaj, co? Że wyciągamy dywan. Czy to jest... Nie, to jest rozdzielone. To jest rozdzielone. Kurwa. Chcę tak, wychodzi se. Do niego. Z manipulatorami nożnymi trzeba się minąć. Czekaj, o. Może wyjdę tędy. Tędy. Nie wiem po której stronie jest więcej miejsca, ale i tak go trzeba wyjąć, złożyć na pół. Bakłażanka zrobić. Przeciągnąć tak kawałek do przodu, żeby się zmieścił wajcha odręcznego, ciupaga, breaker. Kurde, ciupagę to mogę odkręcić. Nie wiem. Dobra, przeszło przez ciupagę. Nie. Bagno! Dole, co tu jest? Czekaj, wyciągaj, pokażemy wszystko. Co to? Bagno! Hop! Czekaj. Ja pierdzielę. Co to kurcze jest? Tam jakieś śmieci są w środku, ale trudno już. O, wysypałeś. Masz to. Tomasz! Masz to. Jestem bardziej zadziwiony niż jestem zadziwiony. Co? A to wygląda na... To na pewno jest seryjne, tylko że... Są kable głośnikowe, których nie po liftach i tak dalej, to było czarne. Może dlatego. Nie wiem, ale to jest fabryka, człowieku. Pamiętasz, jak gruza rozbieraliśmy i to wszystko było czarne i z tego się lała woda? Tak, pamiętam. No to najbardziej zapamiętałem. Tak, to było właśnie to. Powiedziałbym coś teraz, ale to się nagrywa, to nie wypada. Dobra. No tu jest dziura oczywiście. Nie sądziłem, że tu będzie dobrze. Tu jest dobrze, ale patrz, to miejsce, gdzie z reguły jest dziura. Bagno. To zawsze jest dziura. Tu jest dziura na pewno. Tu jest crispy. A tu jest... No nie wiem jaka jest. Brak ingerencji osób trzecich. Tak. Kurde, człowieku. No szok. Ej, tych bitumów to nawet nie zrywaj. Nie ma sensu. Jaka to jest lalunia w ogóle, ty. A Piotrek mi mówił, no ściągniesz tutaj, to się zesrasz, zobaczysz. No zesrasz się ze szczęścia, ładne to jest. Tylko teraz trzeba zobaczyć najważniejszą rzecz, jak wygląda tu. Tam będę potrzebował lampę, żeby to było, pokazać. Tam było jest bagno. Jest obecny. Dobra, z bliska. To ma 34 lata, przypominam. Jakbyście nie słyszeli. Wygląda na to, że to jest najgorszy punkt tego auta póki co. Zobaczymy jeszcze tu. Dobra, ja muszę mieć dwie ręce teraz, więc robię ciach. Tu se chłop rozwierca. Tu jest, o, pokażę wam tu z drugiej strony. Te śrubki nie chcą puścić. To w ogóle jest dziwne. Ja nigdy przedliftowej Sierry nie rozkręcałem, bo na przykład ten element mnie ciekawi. Po co to tu jest? Bo tego z reguły nie ma. Chyba. Przynajmniej w tych Sierrach, które rozbierałem, nie było. No i to. I to nie chcę puścić, więc se tu chłop rozkręca. Tymi matami się nie przejmujemy, bo one i tak idą w kosz. Dobra, wracamy po odkurzeniu wstępnym i po znalezieniu
takich oto kraterów, proszę bardzo. Ogólnie wiedziałem, że tu będą dziury, ale nie wiedziałem, tu wygląda jakby się coś paliło. A może to pleśń czarna? Jest takie coś? A można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Nawet trzeba. Dobra, tu też jest dziura. I tu powinna być dziura, ale dopiero zaczęła być. I tu na przykład nie jest na wylot. Tu są kolejne rzeczy, które powinny być. To mnie najbardziej zastanawia. O, tu jest też dziura, ale też nie na wylot. Także ogólnie jestem bardzo zadowolony ze stanu tej podłogi. Jak tutaj sobie zobaczycie cały kształt, to jak na 34-letnią niunię, bo ona jest z kwietnia, a właśnie mamy kwiecień, więc no jest naprawdę nieźle. Ona jest tuż przed wejściem tak zwanego tej przejściówki między przed liftem a po liftem i to jest taki ostatni właśnie. Ponoć właśnie przed liftem miały lepszą karoserię, no nie wiem, chyba to prawda, nie? Andrzej. Co ja? Czy przed lifty miały lepszą karoserię? Wygląda, że tak, bo po lifty bardziej gniją. Zresztą no, widać po trzech egzemplarzach, które tam są. Gruzoszu tam. No właśnie to jest taki prawdziwy przedlift. Tak? Co prawda ostatni już przedlift, ale... No jest to... Nie, tu jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie widziałem czegoś takiego zjeżdża. Urwały mi się śruby od tego, od foteli. Ale ona stała tutaj długo, bo nie miałem do niej serca. A teraz mam, teraz jej okazuję trochę miłości. Dobra. Jeszcze, jak nam tak dobrze idzie, zastanawiam się, czy tej nagrzewnicy nie wyjąć i resztki tam wydłubać. A jak się już tak rozpędzę, to nie wiem, czy tego bym nie oskubał jeszcze tutaj. No i po chwili czyszczenia, oczyszczania z bitumów i innych rzeczy, wykopałem takimi tutaj narzędziami typu śrubokręt i tak dalej. No i reszta już jest stała, nie? Już się nie sypie z tego. Także co się miało wysypać, to się wysypało. A tu jest tak właśnie, o tu wezmę sobie przyrząd, tu jest jedna blacha zgrzana do tunelu, tutaj widać zgrzewy właśnie, o. I pod nią wcieka sobie wszystko, po czym jeździcie, czyli na przykład woda z solą, piaseczkiem i takim typu rzeczami w zimie. I tak przez cały okres życia tego samochodu. I to sobie tam zostaje, no i wiadomo, jak odparowuje i inne rzeczy robi, no to musi gdzieś wyjść i jako, że ta blacha jest cieńsza, to najpierw wychodzi tędy, a potem już wychodzi wszędzie. Tak samo tu dobrze widać, że najpierw zaczęło wychodzić tą blachą, a potem dopiero zaczęło, też nie zaczęło dołem właśnie, to tylko wylazło tu. Jeszcze mamy tutaj. To akurat jest taki punkt podnoszenia siery, taki seryjny na podnośnik. Wsuwa się taką rurkę tutaj i to wszystko się wygina i dlatego tutaj rdzewieje też. No i tam jest taka siatka, nie? To są takie, jak siera była zanurzana w bagnie, znaczy w tej katoforezie czy innych rzeczach, no to tędy musiało sobie to wpłynąć, a tędy sobie musiało wypłynąć, bo tu są takie kabzelki śmieszne. O, takie. I one były zaklejone tymi bitumami. No i tutaj też sobie wyrdzewiało, a tu sobie wyrdzewiało dlaczego? No bo jak tędy się dostawało bagno, no to sobie stało w tej właśnie żółtej szmacie, kiwie co to jest. No i tak sobie tutaj właśnie zrobiło brzydko. No i ogólnie, jako to jest najgorsza część tego pojazdu, to nie będę się rozwodził nad resztą tam, o. No tamto w przyszłości. Także na dzisiaj kończymy i widzimy się w przyszłości. Bagno!